Wywozicie 3 punkty z Krakowa, ale AGH postawiło dzisiaj trudne warunki. Na pewno, ja tutaj i chłopaki tak troszkę się też obawialiśmy tego spotkania, bo wiadomo, prowadzimy w tej tabeli i każdy na mecze z nami będzie na pewno się spinał podwójnie, że się tak wyrażę. I spodziewałem się właśnie, że tak ten mecz będzie wyglądał. Nie był łatwy, po tych wygranych dwóch setach wcale nie było powiedziane, że wygramy to 3-0. Uczulaliśmy się przed tym, no ale niestety ten czwarty set dopadli nas chłopaki i na własne życzenie troszkę końcówkę oddaliśmy. Ale no, cieszymy się, że ten czwarty set, ta końcówka była po naszej myśli. No i najważniejsze, że 3 punkty wracają z nami do Wyszkowa i oby tak dalej. Dobrze wyglądała dzisiaj wasza zagrywka, zwłaszcza w pierwszym secie, gdzie ewidentnie odrzuciliście AGH od siatki. Tak, właśnie mieliśmy troszkę przestojów w tym trzecim secie z tą zagrywką, ale cieszymy się, że właśnie w najważniejszych momentach ona nam wracała, prawda? I robiliśmy dużo szkody zespołowi z Krakowa zagrywką, który różnie przyjmował, ale koniec końców no, była równa walka na siatce. Chłopaki naprawdę ci niesamowite piłki bronili w polu i ten mecz tak wyglądał, że był fajny dla widowiska z małą ilością błędów. Dzisiaj zafundowaliście kibicom także bardzo emocjonujące końcówki. Stajecie się coraz większymi specjalistami w tej dziedzinie. Tak, tak. Już mieliśmy nadzieję, że będzie kolejny tiebreak, którego miejmy nadzieję, żebyśmy wygrali. Jesteśmy specjalistami, można powiedzieć, od tiebreaków. 4 wygrane już. No nie udało się dzisiaj, szkoda, ale było blisko. Czyli za wcześnie jeszcze, żeby mówić, że nie ma mocnych na Wyszków? Nie, według mnie za wcześnie, a liga pokaże. Na razie spisujemy się według mnie dobrze. Wiadomo, że równej i dobrej dyspozycji cały sezon się nie da utrzymać, dlatego no, każdy mecz trzeba wyrywać, prawda, przeciwnikowi. Na tym polega siatkówka, a cieszymy się, że to dzisiaj my wywozimy z Krakowa 3 punkty, naprawdę cenne, bo punkty liczone, punkty zdobyte na wyjeździe według mnie są liczone podwójnie w tej lidze. Nie ma co popadać w chór optymizm, bo naprawdę najważniejsze w tej lidze są play-offy, prawda. Z której pozycji się wystartuje, to jest wiadomo, sprawa też ważna, ale drugorzędna, więc trzymamy dobrą formę i oby tak cały sezon. Personalnie wasza drużyna wygląda już coraz lepiej, bo dzisiaj na boisku w pierwszej szóstce wyszedł Paweł Halaba, powrócił także Patryk Łaba. Tak, Paweł Halaba wrócił po kontuzji, miał zerwane mięśnie brzucha, wrócił po długiej przerwie. Patryk Łaba, jak wiadomo, też bardzo długo go nie było. Dzisiaj tylko wszedł na zagrywkę, trener go jeszcze oszczędza, musi się jeszcze do końca wyleczyć. No ale powoli. Wszyscy wracają do zdrowia i mam nadzieję, że jak najszybciej cały nasz skład i zaplecze będzie gotowe do gry. Przyniosłeś się do Wyszkowa z AWI. Jak oceniasz tą zmianę? Na razie bardzo korzystnie. Jestem zadowolony i spędzam dużo czasu na boisku i wiem też, nad czym muszę pracować, tak żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem. I takie zmiana otoczenia według mnie wpływa pozytywnie i cieszę się, że jestem w Wyszkowie, prawda?